My mówimy, że warto postawić na Wielkopolanina, że Wielkopolska powinna stawiać na kandydatów do Parlamentu Europejskiego pochodzących z Wielkopolski. Pan Andrzej Grzyb jest najwyżej sytuowanym Wielkopolaninem na liście Koalicji Europejskiej. Myślę, że to jest też pewna wartość. Wielkopolanin z pewnością lepiej będzie reprezentował interesy naszych mieszkańców niż jak to ma w przypadku jednego z liderów, kandydat, który na co dzień mieszka w Bremie w Niemczech. 8 kwietnia 1994 roku był złożony polski wniosek o członkostwo. Ten wniosek złożył ówczesny premier polskiego rządu Waldemar Pawlak. A 12 lat później Polska stała się krajem członkowskim. To był bardzo ważny okres, trudny okres, który musieliśmy wiele zrozumieć, wiele zmienić w polskim prawie, ale przede wszystkim też zmienić bardzo wiele w funkcjonowaniu polskiego państwa, polskiej gospodarki. I to wszystko zrobili Polacy, jak częstokroć mówią młodzi ludzie. Tymi własnymi rękoma to zrobili. Więc myślę, że również te 15 lat naszej obecności to jest dobry okres. Niewątpliwie niektórzy powiedzą z Państwa, że można było więcej, ale sądzę, że Oborniki, powiat obornicki, Wielkopolska to jest takie miejsce, w którym możemy w sposób namacalny zobaczyć efekty właśnie, że skorzystaliśmy z tej szansy, jaką jest nasza obecność w Unii Europejskiej. Stoimy na dawnym nasypie linii kolejowej, która w tej chwili, będąc już nieczynną, została wykorzystana jako element małej obwodnicy Obornik. Gratuluję zatem wspólnego przedsięwzięcia samorządom wojewódzkiemu oraz miejskiemu. Jestem od kilku lat już reprezentantem Wielkopolski. Staram się reprezentować jej interesy, a również interesy Polski w Parlamencie Europejskim. Sądzę, że ten czas był dobrze wykorzystany. Jest szereg rozwiązań, z których korzystamy. Uczestniczyłem w uchwalaniu dwóch budżetów, które w chwili obecnej są w okresie realizacji, ale też takich rozwiązań, które mają służyć społecznościom lokalnym. Między innymi to jest przygotowanie kolejnego budżetu na lata 2021-2027. Chcemy, żeby on był tak samo szczodry dla Polski, jak ten obecny. Przede wszystkim na politykę spójności, na wyrównywanie tych różnic rozwojowych, modernizację obszarów wiejskich, gospodarstw rolnych. Chcielibyśmy, aby wreszcie zakończył się ten okres zróżnicowania w dopłatach bezpośrednich. To jest w interesie wszystkich Polaków, to jest w interesie Wielkopolski, która przecież jest w wielu asortymentach produkcji rolnej, daje nawet 1/3, a nawet nieco więcej. Nasze warunki życia, czyste powietrze, czysty transport, są poprawie bezpieczeństwa energetycznego, w tym odnawialne źródła energii, na przykład instalacji fotowoltaicznych. I to ma być kierunek bardzo mocno wspierany również w nowym budżecie. To, co nam, na czym nam bardzo zależy, to na zdrowiu mieszkańców. Z jednej strony właśnie powietrze bez smogu, a z drugiej strony właśnie cały europejski program, który chcielibyśmy wdrożyć od nowej kadencji Parlamentu Europejskiego, zwalczania chorób nowotworowych. To są takie główne założenia tego, z czym wybieramy się do wyborów europejskich, co chciałbym prezentować w najbliższej kadencji, jeżeli Państwo powierzycie mi swój głos. A z drugiej strony jest to też znakomita okazja, aby spotkać na tym szlaku odwiedzania wszystkich powiatów wielkopolskich właśnie takich gospodarzy, jak tutaj Oborniki. Pieniądze mogły się znaleźć i się znalazły. Dzisiaj ta inwestycja jest faktem. Lada moment będzie ukończona i będzie służyła mieszkańcom, ale właśnie dzięki tej współpracy na różnych szczeblach i gminy, i samorządu województwa, i współpracy z naszymi parlamentarzystami. I rzecz w tym, żeby ten schemat, ten kierunek mógł być kontynuowany, żebyśmy mieli w Parlamencie Europejskim swoich orędowników, żebyśmy mieli ludzi, którzy myślą tak samo, że najważniejszym jest działanie na rzecz społeczności lokalnych, że najważniejszym zadaniem jest dbałość o poprawę warunków życia, bezpieczeństwa,
A to gwarantuje nam doświadczony poseł, jakim jest pan Andrzej Grzyb, który jako samorządowiec udowodnił, że te sprawy mu są bliskie i z powodzeniem przenosi je na forum europejskie. Chcemy się poszczycić tym, że jesteśmy jednym z głównych beneficjentów Wielkopolski Północnej, jeśli chodzi o środki pochodzące z Europarlamentu, za co bardzo dziękujemy. I mamy jeszcze wiele spraw w obornikach do zrobienia. Liczymy na te środki, które spłyną w kolejnej transzy z Europarlamentu Europejskiego. W moim przekonaniu my jako Polacy, jako Polska, nie możemy sobie na to pozwolić i powinniśmy oddać głos na ludzi, którzy potrafią współpracować między sobą wewnątrz Polski, ale potrafią także współpracować na arenie Unii Europejskiej. I w moim tym przekonaniu jedną z takich osób, która tą umiejętność posiada w stopniu bardzo wysokim, a wręcz powiedziałbym doskonałym, jest kolega Andrzej Grzyb. Udowodnił to na wielu obszarach swojej działalności i pełniąc funkcję w samorządzie jako starosta i pełniąc funkcję posła do polskiego parlamentu i od dwóch kadencji będąc posłem do Parlamentu Europejskiego.